A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego: Wina nie mają. I rzekł do niej Jezus: Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzecze matka do sług: Co wam powie, czyńcie. Rzecze im Jezus: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Weselmy się i radujmy się i oddajmy chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się i dano jej przeobleć się w czysty, lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są sprawiedliwe słowa Boże. Oto dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w nim.